Gdyby nie udało wam się właśnie w tym świecie mody, to która branża, aktorstwo, muzyka, może właśnie media społecznościowe, w którą byście chcieli najbardziej zainwestować? Ja bym, szczerze mówiąc, jestem taką osobą, że ja bym chciała czegoś po troszeczkę, więc ja nawet dzisiaj tak rano wstałam i mówię, a może aktorką jeszcze kiedyś zostanę, bo gdyby nie modeling, to wiadomo, będę chciała się uczyć i dalej rozwijać, ale w jakimś właśnie takim kierunku, może jakąś własną markę odzieżową, więc żeby nadal zostać właśnie w modzie, więc no na teraz to ja mam bardzo dużo na siebie pomysłów, więc nie wiem jak tutaj reszta, ale myślę, nie, że... myślę, że wszyscy chyba chcemy się kręcić wokół tego modelingu na razie, ale tak, gdyby nie to, to jak dla mnie chciałabym bardzo spróbować w aktorstwie, może kiedyś się uda, ale no myślę, że dalej będę próbować modelingu i no to jest to, co na razie chcemy chyba robić wszyscy, nie? Tak, na razie tak. Z plan B u ciebie? Nie mam planu B. Jakbym go miał, to dzisiaj by mnie tutaj nie było. I słusznie. Jesteście właśnie na premierze listów do M5, czyli można powiedzieć, że wkraczacie już pomału w ten świat show biznesu. Czy wy jesteście gotowi na tą wielką sławę, którą na pewno top model wam zagwarantował już? Czy jesteśmy gotowi? Tak bym to opisywał wielka sława. No nie, nie, raczej. Wydaje mi się, że cały czas jesteśmy tymi samymi ludźmi, którymi byliśmy przed programem i gdzieś, nie wiem, wydaje mi się, że staramy się to omijać przez to, że ja na przykład sam się nasłuchałem generalnie, jak to środowisko potrafi zmienić i po prostu na siłę staram się zostać taki, jaki byłem, bo po prostu... No, trzeba być tajemnicą. Programy, trzeba pamiętać przed sobą, no. I można w tym świecie, wkraczamy w taki świat, a na pewno to nie będzie dla nas łatwe, ale trzeba zostać tym samym sobą i pilnować właśnie się tego, żeby być taką osobą, jaką się było przed programem i po, żeby jakieś gwiazdorzenie, nie wiem co, nam nie odbiło, po prostu woda sodowa do głowy. I myślę, że na razie jesteśmy tacy, jacy byliśmy. Na razie jest okej, pierwsza premiera. Pierwsza premiera, także no pierwsze koty za płoty, ale myślę, że tutaj wszyscy, no nikt się z nas na razie jeszcze nie zmienił i każdy jest taki, jaki był i to jest dla nas tak ogromna przygoda, która się zaczęła, ale jednak taki już pierwszy krok nasz i myślę, że taka niesamowita przygoda przed nami.